Poniedziałku to, co Państwo widzicie, Limanowskiego, proszę Państwa, w kierunku na Wilanów, Instytut Żywienia. Tak jak mówimy, że zdrowego żywienia nie będzie, bo zatrute wszystko u Chińczyka w supermarkecie, sprzedają truciznę, a być może właśnie dlatego, żeby Polaków przytruć. Ci, którzy mają więcej pieniędzy, może Plichowicz ma więcej pieniędzy, to sobie pewnie kupowała w innym sklepie i zadowolona, i ona szczeka, żeby ludzie kupowali, żeby ludzie brali, supermarkety, żeby aby były otwarte w niedzielę, a do kościoła, żeby nie chodzić, no bo ona przecież nie chodzi do kościoła, to też chce, żeby tych, którzy do kościoła nie chodzą, było więcej. I tak, proszę Państwa, chcieli skasować kościoły w ogóle, księdza Rydzyka, przecież w radiu TOK FM, ile było audycji o ojcu Rydzyku, obrzydliwych słów, obrzydliwych treści, pełno, proszę Państwa, no niestety nie udało im się, poumieszczali w międzyczasie ogromne majątki, pieniądze w rajach podatkowych i oczywiście tego już nikt nie sprawdzi, ale te nadużycia i te zegarki po 15 tysięcy, po 20, po 30 tysięcy, co się dostawało, co się brało, to teraz trzeba oddać, gdy nadaje nasze radio. TOK FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra i już.